Jak zorganizować pracę, gdy umykają ci tematy? Mam takie trzy rady na dobry początek. Jak od tego zaczniesz, to potem będzie dużo łatwiej. A nazywam się Bernard Fruga, jestem trenerem zarządzania, używam narzędzi, lubię narzędzia i też się tym właśnie dzielę. I dlatego dzisiaj odpowiedź na pytanie, która w tym tygodniu padła na spotkaniu z moim klientem. Ktoś mówi na no, otki odprawie tygodniowej, ale to podpowiedz mi, jak ja mam się zorganizować? A w czym masz problem? No, zadania mi umykają. No i trzy takie proste podpowiedzi. Pierwsza z nich to przede wszystkim rozdziel kalendarz od listy zadań. Błędem, który często widzę u osób, które nie ogarniają, to jest to, że wpisują sobie na kartach kalendarza zadanie, które mają do zrobienia. Czyli na poniedziałek planuję... Wykonać jakiś bilans, raport, faktury spisać. We wtorek może jakieś oferty, może plan marketingowy, w środę kolejne jakieś zadania. Teraz masz zadania w kalendarzu, coś się wydarzyło w tym momencie, gdy chciałaś robić zadania, i tak naprawdę kalendarz się rozsypuje, bo się zadania rozsypują. Zadania mają być na zupełnie osobnej karcie, czy w osobnym systemie niż kalendarz. W kalendarzu tylko i wyłącznie spotkania, czyli coś, co ma konkretną datę i godzinę. Natomiast Zadania na liście, niezależnie od kalendarza. Wykonujesz zadania kolejno wtedy, gdy masz czas, gdy sobie zaplanowałaś ten czas, ale nie wpisujesz zadań do kalendarza. To jest pierwszy ratunek, który wielu osobom uratował skórę. Druga rada to planowanie tygodniowe. Taką naturalną jednostką czasu, która nam pomaga działać, jest tydzień. Koniecznie znajdź czas na przełomie tygodnia. Czy pod koniec tygodnia, piątek, sobota, czy na początku kolejnego tygodnia, wczesny poranek w poniedziałek, żeby przejrzeć, co zrobiłaś w ubiegłym tygodniu, co się udało zrobić, co jest dopięte, to już jest przeterminowane, trzeba wrzucić do kosza. A co przechodzi na nowy tydzień i spójrz do przodu na kolejne 5, 6, 7 dni i poukładaj to, co cię w najbliższym tygodniu czeka. Taki bilans, taka inwentaryzacja, takie ogarnięcie w ramach tygodnia. To jest dobry moment raz w tygodniu znać 5 minut, 10, 15 nawet godzinę, ale koniecznie regularnie. To jest druga rada, która i mnie pomogła i wielu innym osobom, żeby opanować sytuację, w której nam sprawy umykają. I trzecia rada Rada techniczna planuj i pracuj z zadaniami w metodą Kanban. Kanban, czyli po prostu tablicą, tablicą, gdzie każde zadanie jest ułożone w taki sposób, że mamy trzy kolumny, tak? To jest do zrobienia. To, co robimy w tej chwili, co jest zrobione. Tylko może być 5, 6, 7, prawda, bo poza tymi trzema, możesz sobie czwartą zrobić oczekujące, albo zarchiwizowane, albo wysłane i tak dalej, ale te trzy są podstawowe. Kanbana możesz robić albo w sposób taki zupełnie fizyczny, czyli po prostu żółte karteczki naklejane gdzieś na ścianie czy na tablicy, możesz sobie w notatniku po prostu też rysować ten. Trzy obszary, te do zrobienia, które robisz i które są zrobione, albo korzystaj z narzędzi. Znaczy, jeżeli jesteś użytkownikiem pakietu Microsoft 365, to polecam Ci Planner. Po prostu Planner, który nazywa się w tej chwili Zadania Planner i e To w ramach Teamsów, czy jak osobna aplikacja Planner, to jest właśnie takie kanbanowe podejście do ogarniania zadań. Jeżeli jesteś poza ekosystemem Microsoftu, polecam Ci Trello, to jest narzędzie, to jest aplikacja która znowu jest zarówno na komputery, jak i na urządzenia mobilne. I są też inne rozwiązania kanbanowe. One są zwykle bardzo proste. Znaczy Ich koncepcja polega na tym, że są to takie wirtualne karteczki. Na jednej karteczce jest jedno zadanie i te zadania po prostu sobie przechodzą z kolumny do kolumny. Bardzo ważne jest, żeby była kolumna po prostu tych, które są do zrobienia, które robimy w tej chwili i które są zrobione. I to są te trzy rady. To są te trzy rady, można powiedzieć, dla początkujących nieogarniaczy, czyli to ci tak naprawdę życia nie uratuje, ale pozwoli ci zrobić te pierwsze kroki. Czyli przypomnijmy, po pierwsze rozdzielasz kalendarz od listy zadań. W kalendarzu tylko i wyłącznie to, co ma swoją datę i godzinę, a to, co jest do zrobienia w danym okresie, ale nie konkretnego dnia, jest na liście zadań. Po drugie planujesz, inwentaryzujesz, ogarniasz tygodniowo. Czyli raz w tygodniu taki przegląd robisz, patrzysz co było, co będzie, jakie lekcje z tego wypływają. I trzecie układasz to, co masz do zrobienia w kanbany. I gwarantuję Ci, że ta trójka jest dobrym jakim starterem, takim początkiem do tego, żeby ogarniać. Życzę Ci, żeby ci nic nie umykało, a to, czego nie jesteś w stanie zrobić, to żebyś była świadoma, czego nie byłaś w stanie zrobić, bo robisz rzeczy najważniejsze, a możesz sobie zlekceważyć te mniej ważne. Pogodnie Cię pozdrawiam, i wszystkiego dobrego.